Państwa serdecznie na drugiej sesji Rady Miejskiej w Orzeszu. Szanowni Państwo, następnie zwracam się z ogromną prośbą, abyśmy wszystkich naszych przybyłych gości powitali na zakończenie gromkimi oklaskami po prezentacji wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Mam zaszczyt powitać pana posła Andrzeja Orzechowskiego. Pana posła Tomasza Makowskiego. Senatora Marka Konopkę nie widzę. Witam radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, panią Wiolettę Śląską-Zejszkę. Witam starostę miejskiego, pana Andrzeja Nowickiego. Witam wicestarostę Piskiego, pana Marka Wysockiego. Witam starostę powiatu Sokołów Podlaski, pana Leszka Iwaniuka. Witam radnych Rady Miejskiej, witam panią skarbnik, panią sekretarz, witam sołtysów, witam przybyłych kapłanów. Księdza Dariusza Kruczyńskiego, niezawodnego księdza Piotra Sobeskiego, witam przedstawicieli wojska, witam bardzo serdecznie dowódcę Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych, pułkownika Jarosława Wyrzyckiego. Witam przedstawicieli policji, witam pana komendanta powiatowego, nie widzę, ale jest nasza niezawodna pani komendant komisariatu, pani Wioletta Potocz. Witam przedstawicieli Straży Pożarnej na czele z komendantem powiatowym, panem Markiem Dobrzyckim. Oraz prezesem zarządu miejsko-gminnego SP w Orzeszu, Janem Aleszczykiem. Witam wszystkich druhów OSP przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Witam przedstawicieli Lasów Państwowych, pana nadleśniczego Michała Sobeckiego. Witam panią dyrektor powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej Elżbietę Wódkowską. Witam kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana Adama Korkiewicza. Witam przedstawicieli izb rolniczych, pana Mietka Kopańczyka i Zbigniewa Wójcika. Witam dyrektora Biura LGD Dariusza Kieslinga. Witam dyrektora PZD Leszka Skolimowskiego, jego zastępcę Wiesława Wasilewskiego. Witam dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Witam dyrektorów szkół. Witam mieszkańców uhonorowanych tytułem zasłużony dla gminy Orzesz. A są to zespół śpiewaczy orzeszanki. Pan Bolesław Zabielski, pan Jan Leszczyk, pan Andrzej Gost i pan Marek Dancewicz. Witam burmistrzów minionych kadencji, pana Jana Leszczyka, pana Adama Kronkiewicza, witam serdecznie. Witam byłych przewodniczących Rady Miejskiej z kolegą Wieśkiem na czele. Witam radnych minionych kadencji Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Witam przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Witam przedsiębiorców z ziemi orzeskiej. Witam
stan wyjątkowo gorąco wszystkich mieszkańców naszej gminy. W sposób szczególny mam zaszczyt powitać burmistrza elekta Zbigniewa Podgorskiego. Teraz nastąpi stwierdzenie prawomocności obrad. Pan Krzysztof Grąski. Pan Zbigniew Jasiński. Pan Mariusz Kaczorowski. Pan Zbigniew Krawczyk. Pan Zbigniew Książę. Pan Edward Majewski. Pani Halina Mikucka. Pan Łukasz Mikołajew. Pani Anna Pilarczyk. Pan Andrzej Rogiński. Pan Tomasz Romanowski. Pani Dorota Sienkiewicz. Pani Jolanta Grzymkowska-Dłużnik. Pani Monika Zielińska. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady będą prawomocne. Wszyscy radni są obecni na dzisiejszym obradach. Proszę teraz przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, zapraszam panią Jolantę Kuć, do wręczenia zaświadczenia o wyborze i zapraszam pana Zbigniewa Płotkowskiego. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza w Orzeszu stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 30 listopada 2014 roku, pan Włodkowski Zbigniew wybrany został burmistrzem Orzeszy. Teraz odbędzie się uroczystość złożenia ślubowania przez burmistrza elekta. Proszę o powstanie. Panie burmistrzu, proszę o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd, sprawować będę tylko dla dobra publicznego, i pomyślności jego mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Panie burmistrzu, niech te insygnia władzy będą ci tylko ozdobą, a nie ciężarem. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, zaproszeni goście przez Pana Przewodniczącego, mieszkańcy gminy Orzesz, mieszkańcy wsi i mieszkańcy naszego miasta. Zakończyła się kampania wyborcza, kampania, która w tym roku
nie była łatwą kampanią w naszej gminie, ale kampania, której wszyscy startujący nie przekroczyli ważnych granic. Nie przekroczyliśmy granicy rozsądku i przyzwoitości. Dzisiaj spotykamy się w dniu, kiedy zostaje zaprzysiężony burmistrz Orzyszów. I dzisiaj, stając przed sobą i radni do gminy, radni do powiatu i my, kandydaci na burmistrza, stoimy obok siebie. Nie przeciwko sobie, a obok siebie, żeby patrzeć w przyszłość Orzysza, bo przeszłość jest już poza nami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak licznie Państwo przybyliście na to spotkanie. Chciałbym w Waszej obecności podziękować kilku ważnym osobom. 2 grudnia z mocy decyzji Marszałka Sejmu po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan marszałek odwołał mnie z funkcji posła. Dzisiaj stałem się burmistrzem Orzysza. Chciałbym podziękować już jako burmistrz Orzysza wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój głos, którzy zawierzyli w to, że właśnie moja osoba daje gwarancję rozwoju Orzysza. Nie zawiodę Państwa, ten zespół, który siedzi tutaj po mojej lewej stronie, to zespół ludzi doświadczonych, z którymi chciałbym tworzyć przyszłość naszego miasta. Gratuluję Państwu radnym, panu przewodniczącemu, prezydium rady, wyboru na włodarzy tego miasta, bo to wy będziecie stanowili lokalne prawo. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy i w pierwszej, i w drugiej turze wzięli udział w wyborach. Frekwencja powyżej 50% w pierwszej turze i powyżej 40% w drugiej turze świadczy o dużym wyborczym zaangażowaniu. I dzisiaj już nie ma znaczenia, kto na kogo głosował, kto był za kim. Dzisiaj patrzymy wszyscy razem do przodu jako jeden duży zespół, który ma na myśli, ma w pragnieniach rozwój naszej gminy. W sposób bardzo szczególny pragnę podziękować moim kontrkandydatom do fotelu burmistrza. Właśnie za to, że w tej rywalizacji, w tym wyborczym turnieju nie przekroczyliśmy tych ważnych zasad, o których mówiłem. Dzisiaj razem z nami jest Dariusz Kizling i Jan Aleszczyk. To są kandydaci na burmistrza. Dziękuję, że jesteście razem na tym spotkaniu. Chciałbym Państwa poinformować, bo o to pytali mnie niejednokrotnie dziennikarze, jak wyobrażam sobie współpracę z konkurencją. Nie ma konkurencji, konkurencja się już skończyła. A wszystkich byłych burmistrzów, byłych wiceburmistrzów, również pana naczelnika Zenona Świeczkę chciałbym zaprosić do zespołu doradczego burmistrza, żebyśmy te najważniejsze sprawy, sprawy kierunkowe, sprawy ważne dla naszej gminy wspólnie razem w tym zespole konsultowali. Żeby wasze doświadczenie, wasza wiedza, wasze poczucie odpowiedzialności za składany podpis i podejmowaną decyzję przydały się naszej gminie. Pragnę serdecznie podziękować panu Adamowi Myce i radnym z mojego komitetu wyborczego tego wspaniałego sukcesu, zwycięstwa, zdecydowanej większości w Radzie Gminy. Ale głównie chcę pogratulować za to, że stanęliście Państwo na wysokości zadania jako Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaprosiliście do współpracy pozostałe komitety. Bo nie musimy się już w Radzie dzielić na opozycję i na koalicję. Możemy być razem po to, żeby budować przyszłość tej małej ojczyzny. Mazur Bożyski, jak mawia Miejskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej. Mazury Orzyskie to, myślę, nazwa, którą warto promować jako
nasz firmowy znak. Pragnę podziękować mojemu przyjacielowi pisanemu przez wielkie T, wielkimi literami, Markowi Wysockiemu, staroście powiatu pyskiego. Proszę o brawa. Markowi Wysockiemu, człowiekowi uczciwemu, człowiekowi wielkiego honoru, ale nade wszystko lokalnemu patriocie, który nieraz pokazał, że dobro naszej gminy przedkłada ponad wszystko. Marku, chcę się wpisywać w to Twoje dzieło i budować wspólnie przyszłość gminy Orzysz razem z Tobą. Drodzy Państwo, chciałbym pogratulować, podziękować moim najbliższym pracownikom, którzy byli ze mną i za czasów mojej funkcji poselskiej i w tym kilkumiesięcznym maratonie wyborczym. Dziękuję Tobie, Tereska. Zwracam się do Pani Teresy tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Ani Żebrowskiej, dziewczynie, która ma 22 lata. Przepraszam Pani za to. Bardzo mądra, sprawna, samodzielna i kreatywna osoba, która przez kilka miesięcy samodzielnie prowadziła biuro, wiedziała, co ma zrobić, wiedziała, jakie decyzje powinny być podjęte. Dziękuję Ani Hertmanowicz, która odpowiadała za cały mój kalendarz, za całą logistykę przez kilka miesięcy. Dziękuję Michalinie Piwko, Darkowi Kostce, Kordanowi Makarewiczowi za to, że te zadania, które przed Wami postawiłem, wykonaliście pięknie i precyzyjnie. Pozwólcie Państwo na wątek osobisty w tych podziękowaniach. Jest na sali moja żona. I Tobie, Elu, bardzo serdecznie dziękuję za to, że nie zrzędziłaś, za to, że nigdy nie było problemów, jak wracałem późno, za to, że mnie wspierałaś, kiedy było niełatwo, za to, że przez 10 lat samodzielnie prowadziłaś dom, mimo różnym zawirowań. Elu, ja Ciebie kocham. Przed nami, jeszcze chciałbym podziękować swoim dzieciom, czwórce swoich dzieci. Debata miała emocje, z czwórki zrobiła się trójka, ale to wszystko przez Jankę Leszczyka, bo on też ma troje dzieci, nie zasypował. Moi kochani, przed nami 4 lata ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy dla mnie, ciężkiej pracy dla Rady Gminy, ciężkiej pracy dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników podległych jednostek. Mieszkańcy chcą przyjaznego, otwartego na ich potrzeby urzędu, natomiast Unia Europejska oczekuje samorządu przygotowanego na pozyskiwanie, absorpcję środków unijnych. Chcę Państwa zapewnić, że wspólnie z pracownikami urzędu i podległych jednostek podołamy tym zadaniom. Musi nastąpić przemodelowanie struktury Urzędu Gminy. Powstanie na pewno nowy wydział do strategii i pozyskiwania środków unijnych. Powstanie on po wygenerowaniu z zewnątrz Urzędu Gminy pracowników. Nie ze środka, tylko ze środka z Urzędu Gminy. Jest to szansa dla urzędników kreatywnych, pomysłowych i tych, którzy nie mieli szansy pokazania, wykorzystania swoich talentów i umiejętności. Jest to szansa dla ludzi chcących pracować. Budżet na 2005 rok, jaki w spadku otrzymaliśmy, Rada Gminy budżet otrzymała tydzień temu, więc pobieżnie naszej radni mogli się z tym budżetem zapoznać. Ja z Panią Skarbnik, Krysią Karłożyńską spędziłem kilka godzin, żeby przybliżyć sobie zapisy tego budżetu. Trzeba powiedzieć, że ten budżet, który w spadku otrzymaliśmy, jest budżetem przetrwania. Jest budżetem zachowawczym. To jest ostatni taki budżet, który będzie budżetem przetrwania i budżetem
zachować. Deficyt na 2015 rok to 2 miliony złotych, a myślę, że może trochę więcej. Jest na szczęście pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale to zasługa pani skarbnik Krystyny Karłożyńskiej, która pilnowała tego budżetu. Budżet się spina. Jest to chyba jedyna, może Białej jest pozytywna, ale w Orzyszu jest, w Piszu jest negatywna, w Chocianem jest negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bezwzględnie prowadzimy program naprawczy. Najbliższe 2 lata, mówię to z dużą przykrością, to czas trudnych wyborów, wymuszonych oszczędnościami. Najbliższe 2 lata to 2 lata zaciskania pasa i w urzędzie, i w jednostkach podległych urzędowi gminy. Panią sekretarz poprosiłem, żeby w trybie pilnym został wprowadzony do Urzędu Gminy audytor. Do 15-20 grudnia chciałbym, żeby państwo radni otrzymali pełną informację od audytora na temat tego budżetu. Niestety, drodzy państwo, nie zrealizujemy naszego zamiaru, jakim się z panem przewodniczącym, a mianowicie chcieliśmy przyjąć ten budżet w styczniu. Taka prawna możliwość istnieje. Przyjęcie budżetu w styczniu dałoby szansę rady na głębsze zapoznanie się z tym budżetem. Nie jest to możliwe. Jeżeli nie przyjmiemy budżetu w grudniu, to pracownicy gminy, oświaty, podległych jednostek mogą nie mieć wypłaconych poborów i nie będzie pieniędzy na działalność bieżącą. Chcemy, aby audytor przygotował i dla Rady, i dla mnie bilans otwarcia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na bazie 10-letniej strategii rozwoju gminy Orzysz, zaproponowanej przez mój komitet wyborczy i propozycji wszystkich komitetów, które reprezentowane są w Radzie Gminy, chcemy opracować strategię rozwoju gminy w różnych obszarach. Jako priorytetowe zadanie traktuję uporządkowanie sprawy hotelu Mazur. Te działania rozpoczniemy już w grudniu. Drugim priorytetowym zadaniem ponad tymi strategiami to jest dokończenie rozpoczętych inwestycji. Ale też chciałbym się przyjrzeć, czy w tych inwestycjach nie ma przeszacowanych kwot, także kosztorysy będziemy analizować na nowo. W obszarze służba zdrowia i opieka społeczna do zadań najważniejszych, których realizację chcemy rozpocząć w 2015 roku, należeć będą polepszenie dostępu do lekarzy specjalistów. I tu chcę podziękować pani doktor Świeczce za wsparcie, jakie mi okazała podczas kampanii wyborczej, merytoryczne przygotowanie do pisania strategii rozwoju w obszarze służba zdrowia. Nastąpi analiza finansowa i prawna funkcjonowania ośrodka zdrowia samorządowego. Zastanowimy się, czy ta forma jest najlepszą formą i najbardziej ekonomiczną dla gminy. Polepszymy usługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tu podziękowania kieruję do pani Joli Rakowskiej, z którą spotkałem się kilka razy, która i dla mnie, i dla wielu osób wyjaśniła tą trudną specyfikę pracy w tej placówce. Ja ze swoich doświadczeń poselskich miałem ciągle informacje od wyborców, że tam nie ma praktycznie żadnej możliwości w jakimś spokoju mówić o swoich trudnych sprawach. Bliskość innych osób powoduje, że ludzie byli w dużym dyskomforcie. Dlatego chcemy polepszyć usługi kierowane do klientów. Zmienimy siedzibę tej placówki, myślę, że w trybie pilnym. Rozpoczniemy też w tym 2015 roku proces tworzenia środowiskowego domu samopomocy. Są 2 lokalizacje i wspólnie z radnymi, z państwem zdecydujemy, która z nich jest najlepsza.
Zanim przejdę do obszaru oświata, sport i kultura fizyczna, to może już po raz ostatni spróbuję już jako burmistrz miasta gminy Orzysz zdementować nieprawdziwe informacje. Nie będzie likwidacji szkoły w Okartowie, pani dyrektor. Nie będzie prywatyzacji przedszkola. Nie będzie prowadzenia cateringu do szkół. I nie będzie prowadzenia zewnętrznego sprzątania do szkół. Miejsca pracy są dla mnie bardzo cenne. I te miejsca pracy wszystkie pozostaną. I mam nadzieję, że mile was zaskoczę swoje oświatowe środowisko podjętymi działaniami. A co się zadzieje w 2015 roku w tym obszarze? Na pewno w lutym już podejmiemy uchwałę. O to będę prosił Radę Gminy, aby szkoła podstawowa w Okartowie została przekształcona w szkołę podstawową integracyjną w Okartowie. Chcemy zaproponować rodzicom, mieszkańcom gminy Orzysz, których dzieci uczęszczają do placówek dla dzieci niepełnosprawnych, Ełków, Gierzycków, Piszów, żeby korzystali z naszej gminnej placówki. Jest to dla nich wygodniejsze, dla nas tańsze. Przygotujemy dokumentację na budowę sali gimnastycznej, zaplecza kuchennego w Zespole Szkół w Dąbrówce. O tym mówiłem w kampanii, słowa pani dyrektor dotrzymamy. Przygotujemy też dokumentację na budowę boiska i urządzeń z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Orzyszu. Wspólnie z zarządem Klubu Sportowego Śniardwy ustalimy potrzeby i hierarchię inwestycji na stadionie miejskim. Chciałbym podziękować pani Agnieszce Chaberskiej, pani dyrektor gimnazjum, za spotkanie, za mądrą dyskusję i za parę ciekawych pomysłów, których od pani się dowiedziałem. Chciałem też podziękować panu Bogdanowi Kraszewskiemu, który chciał się ze mną podczas kampanii spotkać i rzeczywiście powiedział o swoich priorytetach. Ja uważałem, że tam powinna być hala sportowa. On powiedział, że to nie jest pierwsza potrzeba, że pierwszą potrzebą jest to właśnie boisko z urządzeniami lekkoatletycznymi i to, panie dyrektorze, uwzględnił. W obszarze natomiast infrastruktura, który jest najtrudniejszym obszarem, w 2015 roku ustalimy kolejność modernizacji dróg gminnych i aktualizację lub przygotowanie dokumentacji, tak abyśmy byli gotowi na składanie wniosków i na środki unijne i na te, które będą pochodziły z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wspólnie z panem starostą Markiem Wysockim. Mam nadzieję, panie starostą Andrzejem Nowickim. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Orzysz. Będziemy starali się być przygotowani na własne wkłady modernizację tych dróg. Podejmiemy wspólnie z przewodniczącym Rady rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Olsztynie o przebudowie drogi ulicy Wojska Polskiego. Dokumentacja jest już nieaktualna, trzeba ją zaktualizować i rozpocząć tę przebudowę. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Gmina Orzysz w 50% jest wodociągowana, skanalizowana może w nieco większym odsetku. Na pewno potrzebny jest raport o stanie technicznym oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaki ten stan jest, a ponoć jest niezadowalający i istniejącej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Po sprawdzeniu technicznych możliwości podłączenia niektórych wsi naszej gminy do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w gminie Mikołajki, gminy Ełk, opracowana zostanie koncepcja wodociągowania i kanalizowania gminy Orzysz. Ustalona też zostanie hierarchia ważności tych inwestycji. Przeprowadzona zostanie analiza programów unijnych pod kątem pozyskania funduszy na infrastrukturę wodną i kanalizacyjną. Bez tej infrastruktury trudno mówić o rozwoju turystyki, bo teren uzbrojony tylko jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. I wewnętrznych naszych, których tutaj gościmy, przedsiębiorców, i zewnętrznych.
W obszarze kultura, promocja gminy i współpraca międzynarodowa w nadchodzącym roku rozpoczniemy proces powołania Muzeum Ziemi Miejskiej, Ziemi Orzyskiej i Muzeum Wojskowości. Tak jak to zaplanował pan burmistrz Szaleszczyk, ten budynek powinien być budynkiem muzeum. Nawiązanie współpracy z Polskim, nawiążemy współpracę z Polskim Radiem. Te rozmowy już się toczą i za to dziękuję panu staroście Andrzejowi Nowickiemu za uruchomienie swoich osobistych kontaktów. I z Ministerstwem Obrony Narodowej w celu reaktywowania w Orzyszu Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Opracujemy koncepcję kulturalnych, wakacyjnych tygodni tematycznych w Orzyszu. Jest to pomysł na zatrzymanie turystów przejeżdżających przez nasze miasto na dłużej. Zachwycenie ich czymś, co jest niespotykane w innych miastach naszego regionu. Zaproponujemy również polskim miastom partnerskim, i tym polskim, i zagranicznym, nową formułę współpracy. Wymiana doświadczeń różnych grup zawodowych. To będzie kierunek tej współpracy. Wymiana młodzieży, którą chcemy przywrócić, która przed laty była, ale również wymiana strażaków, kół gospodyń wiejskich, nauczycieli, sportowców, organizacji pozarządowych i innych. Nie chodzi o to, żeby liderzy, żeby do burmistrz ciągle wyjeżdżał. Chodzi o to, żeby nawiązywała się współpraca międzyludzka między tymi mieszkańcami tych miast. W tym roku nadchodzącym chcemy wzmocnić funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich, zaproponować wejście do struktur ogólnokrajowych, które dają inny status tym kołom, wzmocnienie ochotniczych straży pożarnych i pewne przeorganizowanie. Nie może być w naszym mieście dwóch ochotniczych straży pożarnych. To nie jest dobre rozwiązanie, docelowo niczemu nie służy. Z panem prezesem OSP1 rozmawiałem. Jest pomysł na to, żeby ta jednostka stała się jednostką wyspecjalizowaną w ratownictwie wodnym, lodowym. Żeby te specyfiki się nie pokrywały tu w Orzyszu. Chcemy wzmocnić funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Są to działania kierunkowe, które przy trudnym budżecie, budżecie przetrwania, są możliwe do zrealizowania w 2015 roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, turniej wyborczy, który mamy poza sobą, pokazał, że w pojedynkę, samotnie, niewiele można zdziałać. Ja stawiam na dialog, współpracę, porozumienie. Lubię pracować w zespołach i działać przez zespoły. I tak właśnie będę zarządzał. Chcę być mądry waszą mądrością. Chcę uczyć się od was. I wiele działań będę z wami konsultował. Chciałbym, aby w 2015 roku, i to zrealizuję, została powołana Rada Seniorów. Ludzi doświadczonych, wykształconych, z dużym bagażem wiedzy. Chciałbym, aby osoby te weszły w skład Rady Seniorskiej, Rady Doradczej i dla burmistrza, i dla Rady Gminy. Chcę też powołać Radę Młodzieży. Orzyską Radę Młodzieży, która będzie działała w sposób ciągły, systematyczny i nie na pokaz. Chcę, abyśmy się liczyli z potrzebami młodego pokolenia, pokolenia, które z naszej gminy wyjeżdża. Musimy ten głos usłyszeć i ten głos realizować ja jako burmistrz, radni, jako przedstawiciele swoich okręgów wyborczych. Przedsiębiorcy nasi orzyscy myślą o powołaniu Orzyskiej Rady Przedsiębiorców. Chciałbym, żeby to było ciało również doradcze i dla mnie. Drodzy Państwo, ta kadencja, która się dzisiaj rozpoczyna,
to kadencja budowania szacunku społecznego do przedsiębiorców. To nie burmistrz, nie rada, nie urząd, nie spółki gminne tworzą miejsca pracy. Miejsca pracy będą w Orzeszu tworzyć przedsiębiorcy i ci nasi tu mieszkający lokalnie, mali, średni, mikro, ale i też ci, którzy przyjdą tutaj z zewnątrz. Ale żeby się tak zadziało, to musimy znać opinię drugiej strony, potrzeby drugiej strony. Musimy przygotować tereny inwestycyjne. Nikt nie przyjdzie na rżysko. To w Piosence tylko jest tak, że było rżysko, jest San Francisco. Jak nie będzie wody, kanalizacji, prądu, to nikt tutaj nie przyjdzie. Bo inne miasta wyprzedziły nas niestety i w tym obszarze. Szanowni Państwo, razem budujmy naszą przyszłość. Jestem przekonany, że razem i Bożą pomocą osiągniemy sukces. Dziękuję bardzo. Chciałbym powitać szczególnie gorąco przybyłą młodzież na obrady i jest teraz czas na to, żeby zaproszeni goście podzielili się słowem czy złożyli gratulacje do nowego burmistrza. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, gratuluję. Gratuluję wyboru i życzę, aby samych trafnych decyzji i wszystkiego najlepszego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu. Wybory to czas demokracji, to święto demokracji. Jesteśmy już po wyborach. Panu Burmistrzowi bardzo serdecznie gratuluję tego wyboru. Suweren, obywatele wybrali i mamy Burmistrza Orzysza, ale gratuluję też wszystkim Państwu radnym wyboru. Dzisiaj to jest uroczysty dzień, ale pierwszy dzień ciężkiej, trudnej pracy czteroletniej. Dlatego chciałbym życzyć, aby waszą mądrością, mądrością pana burmistrza, mądrością wszystkich państwa radnych było to, aby budować jak największą wartość dodaną na tej bazie, która do tej pory została wypracowana i przygotowana. Opierać się na tym dobrym, co zrobili wasi poprzednicy, i żeby przez te 4 lata udało się jak najwięcej wartości dodanej dla gminy Orzysz, dla miasta Orzysz wypracować. No cóż, straciliśmy posła, ale mamy burmistrza. Życzę zatem, aby rzeczywiście wasza praca była skuteczna, wasza praca była pełna sukcesów. Abyście i pan burmistrz, ale i państwo radni, abyście dochowali wierności prawu, tak jak w przysiędze jest zapisane, tak jak słuchaliśmy przed chwilą tej przysięgi pana burmistrza. Ja bym rzeczywiście przyświecała wam praca na rzecz dobra publicznego i żeby pomyślność mieszkańców rzeczywiście była najważniejsza. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Gratuluję. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście, mieszkańcy gminy Orzysz, miasta Orzysz, ja chciałbym wam pogratulować dobrego wyboru, świetnego fachowca
który przeszedł długą drogę od samorządu, parlamentu i resortu ministerstwa, który ma bagaż doświadczeń, który jest już dzisiaj nawet pokazał, przygotowany do zarządzania gminą, miastem i przede wszystkim Zbyszku. Gratuluję Tobie takiej odważnej decyzji i poświęcenia się lokalnej społeczności, temu lokalnemu patriotyzmowi, gdzie podjąłeś bardzo ważną decyzję z rozstaniem się z parlamentem na rzecz lokalnej społeczności. Życzę Tobie, żebyś to wykorzystał w postaci parlamentarzystów, którzy zostali w Warszawie, parlamentarzystów, którzy są tutaj w regionie, organizacji pozarządowych, kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim wykorzystania też doświadczenia samorządowego i realizacji tych planów, które zapowiedziałeś. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, drodzy goście, gospodarze, mieszkańcy. Ja dziękuję za tę chwilę, że mogę tutaj być. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, że jest tak duże zainteresowanie wśród mieszkańców tym, co dzieje się na rynku samorządowym w Orzeszu. Gratuluję koledze posłowi, dzisiaj już burmistrzowi, w wyniku, w którego chyba mało kto wątpił, bo o tym, że będzie zmiana burmistrza, że tym burmistrzem zostanie Zbigniew Wodkowski, byłem przekonany jak matematyczne 2 razy 2. Chciałem powiedzieć, że tak jak tutaj stoimy, a stoi z nami Marek Wysocki, starosta, stoi z nami Irenka Jatkowska, członek zarządu powiatu, stoi z nami Marek Ciunkowski, członek zarządu powiatu, żeście Państwo mieli jednoznaczne informacje, że powiat w bezwzględny sposób, na ile to będzie możliwe z naszej strony, będzie wspierał zadania Orzysza, będzie wspierał na terenie naszego powiatu gminę Orzysz i burmistrza, dlatego że w rozwoju widzimy przyszłość całego powiatu, a to, że u Państwa jest Marek Wysocki, mój serdeczny przyjaciel, kolega i partner od 8 lat w samorządzie, żeby nie mylić. Jako wspaniały samorządowiec, doświadczony samorządowiec, nabrał cech podobnych do kolegi Zbigniewa Wodkowskiego, do posła Zbigniewa Wodkowskiego, dzisiaj burmistrza, wcześniej starosty Wodkowskiego, a mianowicie pracowitości i skuteczności. Ja zawsze podziwiałem Zbyszka i podziwiam nadal za jego pracowitość, skuteczność i oddanie, dlatego jestem przekonany, że gmina Orzysz, miasto Orzysz i Państwo, jak tutaj jesteście, wszyscy osiągniecie ten sukces. Życzę wszystkiego dobrego na kolejne 4 lata. Jestem przekonany i Państwa zapewniam, jako skromna osoba z powiatu, starosta, który przez 8 lat współpracuje również z gminą Orzysz, że gmina Orzysz osiągnie sukces. I to, co zostało tutaj powiedziane, jestem przekonany w 100%, że zostanie spełnione. Tego życzę panu burmistrzowi, wszystkim mieszkańcom, wszystkim Państwu, jak tutaj jesteście. A z czego to się bierze? To się bierze z tego, że nasz burmistrz z Orzysza, Zbigniew Wodkowski, umiał wokół siebie zbierać ludzi, którzy również współpracują, ludzi, którzy dużo pracują, i takim przykładem jest właśnie Rada Orzyska, nowo wybrana, której życzę również powodzenia, bo bez Was nie ma burmistrza, bez burmistrza nie ma Was, a wszyscy jesteście jednością, bo jesteście Orzyszem. Trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja, choć z oddalonego o 200 km miasta Sokołów Podlaskim,
również przyłączę się do tych wspaniałych życzeń. Chciałbym życzyć Wam, moi drodzy radni, jak najmądrzejszej decyzji i pogratulować oczywiście wyboru. Zbyszku, Tobie w sposób szczególny pragnę podziękować za dotychczasową współpracę, ponieważ pracując w Warszawie wcześniej, przecież jako dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Ty jako wiceminister wspólnie, również dużo pracowaliśmy wspólnie, dużo przedsięwzięć konaliśmy. Naprawdę Twoja pomoc była ogromna, za co Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że ta współpraca dalej będzie owocować już na niwie samorządowej. Ja 4 lata również z Warszawy przyszedłem do powiatu, jestem starostą. Ty będziesz burmistrzem, myślę, że będziemy się również tutaj uzupełniać, podpowiadać, korzystać ze swoich doświadczeń. Jak również jestem upoważniony, żeby przekazać Ci najserdeczniejsze gratulacje od pana ministra Marka Sawickiego, który jest mieszkańcem mojego powiatu, nie mógł dzisiaj uczestniczyć, lecz pragnie zapewnić Ciebie i wszystkich tutaj, że masz w nim ogromnego przyjaciela i zawsze możesz na jego pomoc liczyć. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, Panie Burmistrzu, gratuluję Panu wyboru na to zaszczytne, ale i trudne stanowisko. Per aspera ad astra, bez przykrości do gwiazd. Panie Burmistrzu, na pamiątkę tej dzisiejszej szczególnej uroczystości w Pana życiu przekazuję Panu ten oto ryngraf, którego odsłonięcie tej kapliczki świętego Huberta uczestniczył Pan jako poseł, a dziś przekazuję ją Panu jako burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Także gratuluję wszystkim mieszkańcom bardzo dobrego wyboru i życzę wielu, wielu sukcesów. Szanowni Państwo, ja tylko chcę dodać taką jedno ważne dla strażaków zawołanie. Panie Burmistrzu, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech Pana działalność dla nas wszystkich się dobrze, dobrze sprawi. Ja tylko Państwu powiem, że może się już niedługo okazać, że Pani Dyrektor Śląska Zyśl, radna Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, może być wicemarszałkiem tego województwa. Szanowni Państwo, szczególnie drogie Pani, ja rozumiem, że Pani Ela jest na sali, ale występujecie w roli dyrektora, nie żony, także ogłaszam teraz przerwę na takie kularowe gratulacje. Ogłaszam przerwę. Wznawiamy obrady po przerwie. Koleżanki i koledzy, protokół z pierwszej sesji.
Protokół z pierwszej sesji przyjęty będzie na następnej sesji. Przystąpimy teraz do wyboru sekretarza dzisiejszych obrad. Na sekretarza proponuję panią Halinę Mikucką. Czy pani Halina Mikucka wyraża zgodę? Kto z pań, panów radnych jest za tym, aby pani Halina Mikucka była sekretarzem dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Szanowni państwo, proponuję wprowadzenie zmian do porządku obrad. Polegać ona będzie na tym, że do porządku obrad proponuję wprowadzić dwa projekty uchwał. Pierwszy, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. I drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014. Następny punkt to będą informacje, punkt 10, zakończenie obrad. Kto z pań i panów radnych jest za rozszerzeniem porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Przystępujemy do realizacji rozszerzonego porządku obrad. Ja tylko dodam, że mimo że sesja jest tak uroczysta, to pracować trzeba. I proszę o wprowadzenie do pierwszego projektu uchwał pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na sesji 6 listopada Rada Miejska w Orzyszu nie zatwierdziła zaproponowanych taryf na wodę i ścieki na rok 2015. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem nowe stawki obejmujące podwyżkę wody o ponad 46% i ścieków o ponad 20% po upływie 70 dni zaczęłyby obowiązywać. Termin 70 dni minął w sobotę i żeby te stawki, ta wysoka podwyżka nie zaczęła obowiązywać, poprosiliśmy pana dyrektora o wyjaśnienie zasadności tak wysokiej podwyżki. Uwzględniony został również wniosek, który mówi o tym, że Rada Gminy nie miała możliwości zapoznać się z kalkulacją tych stawek. Nie było na to czasu, nie odbyły się odpowiednie komisje i po przeprowadzeniu rozmowy pan dyrektor podjął decyzję o wycofaniu wniosku i jednocześnie złożył nowy wniosek, z którego wynika, że proponuje przedłużenie aktualnie obowiązujących stawek do końca pierwszego kwartału 2015 roku. Ta sytuacja da szansę nowej Radzie Gminy dokładnie przeanalizować proponowaną podwyżkę i w sposób świadomy da możliwość podjęcia decyzji w ciągu tych 3 miesięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ma, to dziękuję. Myślę, że wszyscy na takie rozwiązanie tej sprawy oczekiwaliśmy. Da to czas na podjęcie rozsądnych decyzji. Przystępujemy do głosowania. W sprawie przedłużenia czasu uchwały, projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na uzasadniony wniosek Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Orzyszu przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjętych uchwał nr 41-276/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 31 marca 2015 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy dalej do
do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2014. Proszę panią skarbnik tradycyjnie. W projekcie uchwały stawionej do procedowania mam w załączniku numer 1 jest zwiększenie w rozdziale różne rozliczenia 758.01, zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 30 tysięcy złotych. Tutaj szkoły podstawowe, szkoła podstawowa w Dąbrówce, w Pokartowie i w Orzyszu otrzymały na zakup sprzętu i pomocy naukowych do szkół po 10 tysięcy złotych. I ta kwota jest umieszczona również po stronie wydatkowej w załączniku numer 2. Za chwilę będę o tym mówiła. Ponadto otrzymaliśmy decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego zmniejszającą rozdział 852.13 w dotacji celowych 27 zł i zwiększającą rozdział 852.16 o 33 zł. To tyle by było łącznie zmiany, zwiększenie dochodu budżetu gmin, to jest kwota 30 006 zł, ponieważ 27 minus 23 daje nam 6, tu mamy 30. W załączniku numer 2 po stronie wydatkowej mamy zwiększony rozdział 801.01 o kwotę 30 tysięcy w paragrafie zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek 30 tysięcy. Ponadto w przedszkolu miejskim przesunięcie środków w związku z tym programem, który przedszkole otrzymało ze środków Unii Europejskiej prowadzi program na kwotę 509 tysięcy. Tu jest przesunięcie środków, tu się nic nie zmienia, tylko w związku z tym, że wynagrodzenia osobowe pracowników mamy 7 i 9, to jest przesunięcie tylko środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto w gimnazjum mamy przesunięcie środków. Pani dyrektor z gimnazjum przeanalizowała swoje wydatki. Tu mamy przesunięcie pomiędzy paragrafami w dwóch rozdziałach 801.10 i 801.46. Zmniejszenie jest w paragrafach zakupu energii elektrycznej, a zwiększone są zakupy na zakup materiałów wyposażenia 806 zł i 1300 zł zakup usług pozostałych, a zmniejszony jest rozdział 801.46 na kwotę 860 zł. Ponadto w rozdziale pomoc społeczna, pomiędzy paragrafami na wniosek pani dyrektor, po przeprowadzonej analizie potrzeb finansowych dotyczących wypłaty środków na zadania związane z pomocą społeczną i są wprowadzone przesunięcia pomiędzy paragrafami, jak również i zmniejszenie o 27 zł zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego i zwiększenie o 33 zł. Łącznie ten rozdział jest zwiększony o 6 zł. To by było tyle. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam tylko pytanie, bo nie widzę na swojej uchwale parawki pana mecenasa. Ta uchwała była sprawdzana pod kątem prawnym. Tak, dziękuję. Czy panie i panowie radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpimy do opiniowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2014? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. Realizując porządek sesji, otrzymaliście państwo radni informacje, tak pani Asiu? Dostaliście państwo materiały, w których są takie jakby pierwsze podpowiedzi, pierwsze kroki, co należy zrobić po objęciu, w jakich terminach po objęciu mandatu radnego, jakie obowiązki w związku z tym na nas spoczęły. Są również zaznaczone dokumenty źródłowe, gdzie szukać podstawowych takich informacji.
W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad zamykam drugą sesję Rady Miejskiej w Orzechu.